W studiu telewizyjnym niedzieli gościmy dzisiaj księdza profesora Dariusza Oko, filozofa, teologa, kierownika Katedry Filozofii Poznania na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Papieskiego w Krakowie, wreszcie publicystę, znanego zwłaszcza z krytyki filozofii liberalnej. A rozmawiać będziemy o gender. Czym jest, bać się jej czy nie? Zagraża realnie naszym rodzinom, okalecza nasze dzieci. Wreszcie, komu zależy na tym, by gender lansować, promować z taką mocą, z zaangażowaniem tak ogromnych środków finansowych. Zacznijmy jednak od kwestii podstawowych. Księże profesorze, jesteśmy świadkami ogromnych przemian kulturowych, społecznych, politycznych. Na naszych oczach dokonują się zmiany obyczajowe, które jeszcze kilkanaście lat temu były nie do pojęcia. Chodzi mi o takie sytuacje jak związki homoseksualne, które żądają nadania im statutu małżeństwa, adopcja dzieci przez lesbijki i gejów, eugenikę, inżynierię genetyczną na embrionach ludzkich, także z użyciem materiału genetycznego osób trzecich. Świat jakby przyspieszył, tylko zupełnie nie wiemy, w jakim kierunku zdąża. Czy można tą rzeczywistość jakoś opisać? Dlaczego tak się dzieje? Myślę, że dobrze teraźniejszość, jak zwykle, rozumieć przez przeszłość, przez historię. No, można mi pytać, jakie są tego źródła. No, takim najważniejszym, trzeba podkreślić, to jest myślenie ateistyczne. No, z tego, co wiemy, z tego, kto to propaguje, no, widać ewidentnie, że genderyzm głoszą duchowe, a nawet fizyczne dzieci marksistów, komunistów. To jest pewna ciągłość. To jest pewna nowa ideologia ateistyczna, która niejako musiała się pojawić po upadku marksizmu. To jest coś, co weszło w puste miejsce po marksizmie. I nie może być inaczej, ponieważ ludzie, którzy odrzucają Boga, popełniają fundamentalny błąd, który no, musi rzutować na każdy etap ich rozumowania, też na całe ich postępowanie. Ale każdy, także ateista, potrzebuje jakiegoś sensu, potrzebuje jakiegoś ogólnego światopoglądu, jakiejś metafizyki, odpowiedzi na najważniejsze pytania, skąd się bierzemy, po co żyjemy, czym powinniśmy się kierować. Dlatego ktoś, kto popełnia na początku tak olbrzymi błąd, znaczy odrzucenie Boga, czyli wypowiada się wbrew fundamentalnej rzeczywistości, no bo Bóg istnieje bardziej niż my istniejemy. W tej absurdalnej sytuacji ateista też potrzebuje jakiegoś uzasadnienia swojego istnienia. Więc musi stworzyć sobie jakąś koncepcję, która będzie to tłumaczyć. No bo gdyby jej nie miał, to by nie mógł żyć. No bo żeby wstać rano z łóżka, potrzebujemy jakiegoś ogólnego rozumienia, po co żyjemy, dlaczego coś będziemy robić dzisiaj. I to właśnie jest niewysychające źródło ideologii ateistycznych. Potrzeba sensu każdego człowieka, także ateisty. I tak długo jak na świecie będą ateiści, tak długo będą też ideologie ateistyczne. Proszę księdza, kolejne pytanie podstawowe. Bo wiele osób ma problem ze zdefiniowaniem słowa gender. Zależy, kogo się słucha, takie są różne te definicje. Generalnie feministki przekonują nas, że gender to nic innego jak staranie się o to, żeby kobiety miały równe szanse na rozwój zawodowy i osobisty w świecie zdominowanym przez mężczyzn. Czyli wykonywanie zawodów, które dawniej przynależały tylko mężczyznom, taka sama płaca za pracę taką samą, możliwość rozwoju na przykład w karierze politycznej, samorządowej. Natomiast jak się słyszy przeciwników gender, słyszymy zupełnie inną definicję. Czym jest gender? Jak wydaje się, ta nieokreśloność, właśnie taka rozmytość jest zamierzona. Genderyści właśnie w ten sposób działają. No bo to pięknie brzmi, równość, tak, prawda? Chcą płci przenikać, narzucać swoją wolę bez jasnych określeń, czego oni chcą, ukrywają swoje właściwe intencje, ponieważ oni chcą zrobić rewolucję od góry. Marksiści robili rewolucję od dołu przez organizowanie proletariatu i rozdawanie broni i poderwanie do zbrojnej rewolucji, do krwawego przewrotu, do mordowania. To tak bardzo im się nie udało, bo jednak zrodziło niechęć do nich, zrodziło wielu męczenników. Doprowadziło też do katastrofy gospodarczej. Właściwie no, marksiści nie tyle przejmowali się zbrodniami, nie oddali władzy dlatego, że popełnili zbrodnie, bo do tego nigdy się nie przyznawali, nigdy nie przeprosili, tylko ponieważ ich system załamał się gospodarczo. To był prawdziwy motyw. Dlatego teraz ateiści
postmarksiści, można powiedzieć, albo neomarksiści, genderyści, chcą inaczej osiągnąć władzę. Wiedzą już, że nie mogą naruszyć systemu gospodarczego kapitalizmu, bo tak by podcinali gałąź, na której sami siedzą, więc chcą narzucić swoje porządki odgórnie, nie poprzez zniszczenie porządku społecznego, zewnętrznego, tylko poprzez przechwycenie ośrodków władzy, mediów, tak żeby poprzez wprowadzenie odpowiednich ustaw zmusić większość społeczeństwa do przyjęcia ich ideologii. To jest tak zwana rewolucja odgórna. Ideologie, tak jak towar na rynku duchowym, przedstawia się od strony możliwie najbardziej atrakcyjnej. No i podobne zjawisko mamy tutaj. No, genderyści są jak sprzedawcy, więc oczywiście nie będą mówić o tym, co jest złe, ale bardziej muszą ukryte. Ten towar ładnie opakować. Tak. I oczywiście przedstawiają taką zewnętrzną, atrakcyjną stronę. No, no tak samo jak robili inni ideolodzy w XX wieku. Przecież no, komuniści mówili, że stworzą raj na ziemi, że to tylko ostatni wysiłek, tylko ta mała rewolucja, przechwycenie władzy, a potem nastąpi epoka wiecznej szczęśliwości dla wszystkich. Bolszewicy w 1920 roku, najeżdżając na Polskę, no, mówili, że to robią dla dobra Polaków, że oni wyzwalają Polskę. A potem całą Europę. Tak, i po trupie Polski chcieli wyzwolić całą Europę. No podobnie naziści w Niemczech mówili, że to, co robią, to jest idealne dla Niemców, że stworzą tysiącletnią Rzeszę, raj dla Niemców. Faszyści we Włoszech mówili, że stworzą raj dla Włochów, że im zapewnią kolonię, potęgę. Podobnie nacjonaliści japońscy mówili, że zapewnią szczęście Japonii, ale całej Azji właściwie. No, ideolodzy zawsze tak się przedstawiają. No, to jest odwieczny mechanizm kuszenia w raju, prawda? No, wąż mówi, że warto zjeść zakazany owoc. To jest element pokusy. I oczywiście z tą oficjalną stroną, że chodzi genderystom o prawa kobiet, o równouprawnienie, jak najbardziej każdy rozsądny może się zgodzić. Przede wszystkim no, Kościół promuje kobietę. Przecież nigdzie kobietom nie jest lepiej niż w krajach kultury chrześcijańskiej. To jest najlepszy dowód, że specjalistą od promocji kobiet jest niejako chrześcijaństwo i Kościół, bo Ewangelia działa, ale stopniowo, ale działa. Kobiety, które na przykład wyjeżdżają do krajów islamskich albo do Indii, no, widzą różnicę. Tak, dziękują Bogu, że się urodziły Polkami, chrześcijankami, bo widzą, że nigdzie kobiety nie są lepiej traktowane niż w krajach chrześcijańskich, nie mają lepszej pozycji. Więc tutaj Kościół jak najbardziej popiera szacunek dla godności każdego człowieka. To jest fundament chrześcijaństwa, w tym także też dla kobiety. No poza tym pojawia się pytanie na gender. Co oni jeszcze chcą osiągnąć? Przecież kobiety mogą wszystko robić, mogą wszystko studiować. Przecież mamy kobiety, które dochodzą na najwyższe szczeble pozycji społecznych. No, teraz właściwie najpotężniejszy politycznie człowiek Europy, kanclerz Merkel, no, jest kobietą. Ta równość kobiet wobec mężczyzn to jest jakby mały fragmencik gender. Oczywiście, to jest taka strona oficjalna. No może trzeba najpierw to samo słowo określić. Gender wcześniej w języku angielskim oznaczało rodzaj gramatyczny, męski, żeński, nijaki, ale przez genderystów nadano temu słowu nowe znaczenie. Teraz ma oznaczać płeć kulturową albo rolę społeczną czy kulturową odgrywaną w związku z płcią. Natomiast sprzeciwstawiacie mam słowo seks, które ma określać płeć biologiczną. To jest fundamentalne rozróżnienie genderystów na gender i seks, czyli na płeć kulturowo-społeczną albo rolę społeczno-kulturową związaną z płcią oraz płeć biologiczną. To jest właśnie to fundamentalne rozróżnienie, z którym też wiąże się ich fundamentalny aksjomat. Mianowicie oni bardzo mocno podkreślają, że gender jest w dużym stopniu niezależny od seks, nawet w głównym nurcie, tak jak na przykład Judith Butler, czołowy ideolog genderyzmu, mówi, że w ogóle nie ma związku między gender a seks, czyli między płcią kulturową a biologiczną, co już jest zupełnym absurdem, ale oni do tego się posuwają. Bo to zarazem jest ich aksjomat, który jest absurdem, ale jest użyteczny dla ich celów. Oczywiście do pewnego stopnia rozumienie płci jest uzależnione kulturowo. Rolę mężczyzny i kobiety bardzo inaczej rozumie się w krajach kultury chrześcijańskiej, a inaczej w islamu albo w Indiach. To jest uwarunkowane kulturowo, także religijnie. I
to rozumienie rzutuje na całą organizację społeczną, na kulturę. Oczywiście to jest pewne sprzężenie zwrotne i to też jest oczywiste. I to można studiować, można poznawać w ramach gender studies, gender studiów, tylko właśnie to jest ta strona oficjalna, to jest ta strona reklamowa, pozytywna, tak, którą każdy ma przyjąć, prawda, i może przyjąć. Natomiast po tym ukrywa się coś o wiele gorszego, no podobnie jak to było w marksizmie czy nazizmie. Po tym jest program rewolucji seksualnej, przygotowany właściwie przez maniaków seksualnych, można powiedzieć. Pokolenie 68? Tak, właśnie. To jest już systemowe wprowadzanie rewolucji seksualnej na możliwie wszelkie miejsca życia społecznego i oparte właśnie na aksjomacie, że nasza płeć kulturowa, czyli gender, ma niewiele albo nawet nic wspólnego z płcią biologiczną. Czyli nie rodzimy się kobietą i mężczyzną, tylko się stajemy w zależności od tego, jak zostaniemy wychowani. Tak, to jest właśnie to słynny aksjomat Simone de Beauvoir, jednej z kochanek, albo głównej kochanki Sartra. Simone de Beauvoir jest taką matką chrzestną genderyzmu, taką ikoną, która właśnie w swojej książce Inna płeć stawia tezę, że nie rodzimy się kobietami czy mężczyznami, tylko jesteśmy takimi uczynieni, jesteśmy wychowani do bycia. Czyli nasze bycie mężczyzną lub kobietą właściwie nie ma nic wspólnego z biologią. Ale to jest im potrzebne, ponieważ ten aksjomat pozwala dowolnie manipulować płcią, bo wtedy właściwie nasza płciowość staje się taką nieokreśloną magmą, z którą można zrobić wszystko. Trzeba pamiętać, że no, genderyści to jest pokolenie 68, ludzi, którzy w ramach rewolucji kulturowej żyli w komunach takich seksualnych, gdzie właściwie w seksie robiono wszystko, łącznie z pedofilią. I ta teoria jest dla nich pewną racjonalizacją, wytłumaczeniem ich sposobu życia. Wiemy, że no chociażby z psychologii, że mamy dziesiątki różnych mechanizmów racjonalizacji, bo jeżeli robię coś złego, to właściwie mam dwie drogi do wyboru, że albo się nawrócę, powiem, że zgrzeszyłem, ale będę starał się tego nie robić, albo mogę powiedzieć, że nie, to jest dobre i stwarzam teorię, która tłumaczy, że to, co robię, nie jest złe. Więc obok winy i grzechu często występuje racjonalizacja tego grzechu, prawda? Bo łatwiej wyczerpać z rękawa jakąś teorię pozornie usprawiedliwiającą, niż się nawrócić. I podobnie jest z genderystami. Ten styl i tą teorię chcą narzucić wszystkim. Bo jeżeli właśnie płeć, życie płciowe nie wiąże się z biologią, to jest bardzo wygodne dla takich ludzi, bo oni mogą powiedzieć, że wszystko można robić. Wszystko można. Bo jeżeli tą sferę my możemy dowolnie kształtować, to możemy też kształtować w formie no, skrajnej rozpusty. Wszystko, także seksuolodzy i autorytety właściwie powiedzą, że wszystko jest dobre. Jeżeli się to ci odpowiada, to lubisz, to możesz to robić. No może z wyjątkiem pedofilii, ale poza tym wszystko. Łącznie z kazirodztwem. Prostytucja, poliamoria, czyli właśnie posiadanie na przykład trzech kochanek i czterech kochanków jest dobre, już twierdzą właśnie też genderyści, bo jak z jednym coś nie wyjdzie, z jedną osobą, to ma się kilka w zapasie. No. Więc to właśnie, żeby rozumieć, skąd ta teoria pochodzi, trzeba rozumieć twórców, bo trzeba pamiętać, że my nieraz oczekujemy jakiegoś wielkiego intelektualnego uzasadnienia, a tymczasem to chodzi o prymitywne uzasadnienie swojego sposobu życia. I trzeba pamiętać, że dla tych ludzi właściwie Bogiem stał się seks często. Dlaczego oni mogą takie absurdalne rzeczy mówić? No bo właśnie to są ludzie, których Bożkiem jest seks. Tą teorię będą popierać i popierają ateistyczne lesbijki. Przede wszystkim tworzą to takie fanatyczne ateistyczne lesbijki, także homoideolodzy, homoseksualiści, bo ta teoria usprawiedliwia ich sposób życia. I to są środowiska, z których wypływa gender, który jest proponowany przez gender. Tak, to są dostające źródła. Przede wszystkim ateiści, ale też no właśnie fanatyczne ateistki. Mhm. Ale nie trzeba podkreślać, bo feministki próbują wchodzić w taką rolę reprezentantek wszystkich kobiet, tymczasem one są znikomą mniejszością, one nikogo nie reprezentują poza sobą. To są radykalne ateistyczne feministki, w sumie mała grupa. To są także walczący geje, też niezbyt liczna grupa, to jest mniej niż 1% społeczeństwa. Ale zarazem to popierają wszystkie siły wrogie wierzy, wszyscy ateiści. Kościół jako pierwszy powiedział, uważajcie na gender. To jest coś złego. Coś złego zaczyna się dziać, zaczynają być wprowadzone pewne elementy.
z tych powodów, o których ksiądz wspominał, tak? Tak, bo no, Kościół ma misję prorocką, Kościół ma 2000 lat, no, razem z historią judaizmu to już jest kilka tysięcy lat i Kościół jest gotowy też na męczeństwo, nie boi się, bo jeszcze można dopowiedzieć, że za genderyzmem stoją nie tylko fanatyczne ateistki, lesbijki, czy geje, czy właśnie to pokolenie 68, ale no stoją wszystkie siły ateistyczne wrogie wierze, wrogie kościołowi, więc to też jest masoneria, to są też miliarderzy amerykańscy. Po prostu wszyscy, którzy są walczącymi ateistami, gromadzą się wokół gender. Gender jest teraz ich ideologią, ich taranem, ich główną bronią. Tak jak kiedyś był marksizm. Po prostu to trzeba rozumieć przez podobieństwo do marksizmu. Tak jak kiedyś marksizm był główną ideologią, bronią ateistów, tak dzisiaj jest genderyzm. No i Kościół to doskonale czuje, rozumie, no można powiedzieć tak jak... I trzeba może to szanować. Milczeć. Oczywiście, no bo no, Kościół, można powiedzieć, ma swoje doświadczenie wiedzy. Na przykład tak jak szanujemy zdanie Izraelitów, którzy nam mówią, uważajcie, tu jest antysemityzm, prawda? Bo Izraelici przez swoje doświadczenia, przez swoje cierpienia, przez pogromy, Holokaust, który przeżyli, oni mają szczególnie dobre wyczucie, kto im zagraża, prawda? Kto ich nienawidzi, skąd przychodzi zagrożenie, prawda? I podobnie Kościół. Kościół ma też podobne wyczucie, kto go nienawidzi, kto chce go zniszczyć, kto chce zabijać, bo nas podobnie zabijano. Przecież trzeba pamiętać, że Holokaust chrześcijan pochłonął jeszcze więcej ludzi. Holokaust Żydów to było około 6 milionów ludzi, ale no szacuje się, że w dziejach już zamordowano z powodu wiary około 70 milionów chrześcijan, z czego połowę w XX wieku. Mordowano przede wszystkim duchownych. To jest charakterystyczne, że te dwie straszne ideologie, nazizm i komunizm, częściowo współpracowały, potem się zwalczały, nienawidzili. Naziści zabijali przede wszystkim Żydów, komuniści zabijali ludzi bogatych, rządzących wcześniej, ale na drugim miejscu oni chętnie zabijali właśnie duchownych, księży. No przecież wiemy, w obozie koncentracyjnym w Auschwitz witano tak ludzi, że Żyd może tu żyć miesiąc, ale ksiądz katolicki 3 miesiące, a reszta pół roku. Czyli widać, a podobnie, czyli w Auschwitz na drugim miejscu do wykończenia, do zabicia byli księża. Podobnie przecież wiemy, że komuniści po ludziach bogatych, zasobnych, najchętniej zabijali księży. Taka była kolejność, więc można powiedzieć, że my księża, podobnie jak Żydzi, mamy doświadczenie pewnego Holokaustu. Jak chrześcijanie mają doświadczenie Holokaustu, liczbowo największego, tak też księża. No, w Polsce zamordowano około 2,5 tysiąca księży w czasie II wojny, komuniści i naziści. To jest co czwartego księdza z 10 tysięcy. To nawet tylu nieraz oficerów nie ginie na wojnie. W Hiszpanii komuniści, ateiści, właśnie protoplaści genderystów zamordowali ponad 7 tysięcy osób duchownych, w tym kilkaset sióstr zakonnych. Komuniści w Związku Radzieckim zamordowali około 100 tysięcy popów. Razem z rodzinami to jest 500 000. No, też przez to możemy rozumieć tą nienawiść, z jaką się spotykamy dzisiaj, prawda? Jak niektórzy politycy, media z jaką nienawiścią mówią o księżach. Tak, właściwie by mówili, właściwie już tylko brakuje powiedzenia, że trzeba ich zamordować. To jest odwieczna nienawiść. To też wybrałaś z genderyzmu w tej chwili? Przecież popatrzmy, kto popiera najbardziej genderyzm. Popierają najbardziej walczący ateiści, którzy są ogólnie uznawani w Polsce za no, nienawidzących Kościół i księży. Przecież no, wszyscy no, znamy takie osoby, tak, prawda? Który właściwie można powiedzieć, że nienawiść do Kościoła, do księży, no po prostu się wylewa ustami, nosem, uszami. Po prostu widać, jak oni nas nienawidzą, jakby chcieli nas unicestwić, prawda? Z tego byli znani wcześniej, a zarazem te same osoby najbardziej popierają genderyzm. To nie jest przypadek. Widocznie ci, którzy najbardziej nienawidzą Kościoła, też najbardziej kochają genderyzm. I tutaj trzeba by z wielkim szacunkiem odnosić się do zdania księży, zdania też profesorów katolickich, bo ich zdanie w historii często okazało się najlepsze. Przecież tylu ludzi w Niemczech było zachwyconych hitleryzmem. Niemcy widzieli w tym swoją nadzieję. Byli oburzeni, kiedy papież potępiał nazizm, prawda? Kiedy właśnie taki patron też naszych zmagań, Dietrich von Hildebrand, wspaniały katolicki filozof, najbardziej ostro sprzeciwiał się nazizmowi. Mówił, że z tym nie można współpracować, dlatego po dojściu do władzy Hitlera musiał natychmiast uciekać z Niemiec.
Ale okazało się, że to on miał rację. On najlepiej widział niż większość Niemców, czym będzie hitleryzm. Więc kiedy Kościół krytykował hitleryzm, miał rację, jak się okazało. Podobnie było z komunizmem. W pewnym momencie właściwie 1/3 ludzkości była pod panowaniem komunizmu. Ale Kościół, też księża, profesorowie katolicy na uczelniach katolickich potępiali zarówno nazizm, jak i komunizm. Kiedy miliony, właściwie miliardy ludzi były pod panowaniem tych ideologii i część z nich była tym zachwycona. A jednak okazało się, że to Kościół miał rację, że księża, profesorowie katolicy, którzy pisali na ten temat książki, byli nieraz za to mordowani, prześladowani, ale okazało się, że to oni mieli rację. I analogicznie wypadałoby szanować zdanie Kościoła, zdanie duchownych, zdanie chrześcijan, też zdanie uczonych katolickich, profesorów na uczelniach katolickich, którzy mówią, genderyzm jest kolejną ateistyczną ideologią. Genderyzm jest podobny do marksizmu. Genderyści są jak marksiści. I wypadałoby tego posłuchać i zaufać, bo okazało się... A nie wyśmiewać. Oczywiście, no to jest metoda. No przecież elity intelektualne Europy nieraz były zachwycone, zaczadzone marksizmem. Przecież to szczególnie było widoczne we Francji. I śmiali się, kpili z Kościoła, który mówił, że Stalin jest zbrodnią. A dzisiaj wiemy doskonale, że to nie ci lewacy profesorowie mieli rację, tylko my mieliśmy rację. I dlatego podobnie można powiedzieć, proszę Państwa, szanujcie nasze zdanie. Kościół już widział nie takie ideologie. Mieliśmy rację w ocenie ideologii. Więc mówimy, tak jak nazizm był absurdalną, zbrodniczą ideologią ateistyczną, podobnie komunizm, teraz kolejnym wydaniem jest genderyzm. I nie dopuszczajmy do podobnych nadużyć, bo zapłaciliśmy straszną cenę za tą pomyłkę, za to, że ludzie dali się uwieść, że właśnie nie słuchali Kościoła, nie słuchali księży, tylko słuchali nazistów i komunistów. Przecież nazizm jest odpowiedzialny za II wojnę światową, czyli tym za Holokaust, w sumie 50 milionów ofiar. Liczba ofiar komunizmu to jest około 150 milionów ofiar. Proszę księdza, kończąc ten fragment naszej rozmowy, chciałabym poprosić o krótkie podsumowanie, takie przypomnienie tego, co najważniejsze było w tym fragmencie, czyli czym jest gender, taką definicję, jeśli można prosić krótką, i skąd się on wziął? No, gender teraz oznacza płeć kulturową, czyli rolę, jaką odgrywamy w kulturze w związku z naszą płcią, przeciwnie do słowa seks, które oznacza płeć biologiczną. To jest podstawowe rozróżnienie, ale też z tym wiąże się podstawowy aksjomat genderyzmu. Mianowicie oni twierdzą, że ta płeć kulturowa ma mało albo właściwie nawet nic wspólnego z płcią biologiczną. Dlatego może być taką jakby miazgą, masą, którą dowolnie możemy kształtować. To, co oznacza, że właściwie w seksualności wolno wszystko. No może poza pedofilią, ale to też chwilowo, bo ciągle na nowo próbuje się legalizować pedofilię. Jest to ideologia, która się prezentuje tak atrakcyjnie zewnątrz, jako obrończyni kobiet, jako studium nad płcią, ale w głębszej warstwie jest programem szaleńczej rewolucji seksualnej, napisanej przez maniaków seksualnych. Jest kolejną ideologią ateistyczną. Zajmuje miejsce po marksizmie. Po prostu marksizm jest zbyt skompromitowany, żeby go dalej wyznawać, ale ateiści muszą coś wyznawać, więc mają genderyzm. I jest podobnym zagrożeniem jak marksizm, dlatego no podobnie trzeba mu się przeciwstawiać. Proszę księdza, w jaki sposób gender uderza w rodzinę? Gender uderza w człowieka, a ponieważ człowiek jest źródłem kultury, cywilizacji, pośrednio uderza we wszystko. To jest najgorsze uderzenie. Oczywiście uderza też na innych polach, ale człowiek jest taki, jaki jego proces wychowania. No wiemy, że gdzieś w 80% na oko to jesteśmy kopią naszych rodziców, czy chcemy, czy nie. No bo rodzimy się, kilkanaście lat przynajmniej przebywamy tylko z rodzicami i czy chcemy, czy nie, niejako przez osmozę przyjmujemy dobre i złe cechy rodziców. Jak znamy rodziny, to często dostrzegamy, jak dzieci są podobne do rodziców. Taka kalka, tak. Że to przechodzi z pokolenia na pokolenie. Tak. Dobre i najlepsze cechy wynosimy zwykle z rodziny. Jeżeli ktoś ma dobre wychowanie, jeżeli o niego dbano, kochano go, miał dużo miłości, bezpieczeństwa, wpojono mu zdrowe zasady, to człowiek jest jak dobrze rzucona kula, która dojdzie do celu. Ale też na odwrót, jeżeli mu brakowało miłości, bezpieczeństwa, ma takie rany, z których często całe życie się nie podnosi. Przecież większość patologii osobowych bierze się z patologii rodziny. Dlatego proces wychowania, kształtowania jest tak ważny, i tak ważne jest, żeby były zdrowe, szczęśliwe małżeństwa, rodziny,
Bo jeżeli rodzice się kochają, są w harmonii ze sobą, to właściwie dziecko jest niejako automatycznie wychowywane. Jest jak wróbelek, który żyje z okruchów miłości rodziców. To jest idealne środowisko. Właściwie dzieciństwo powinno być rajem, żeby człowiek wierzył, że czeka go raj, żeby wyrosła z niego mocna osobowość. Natomiast gender jest dlatego takie straszne, to jest najgorsze chyba w gender, że ono uderza w proces kształtowania się człowieczeństwa. Przecież mamy te standardy edukacji seksualnej przygotowane przez Światową Organizację Zdrowia, ale też przygotowane dla Europy przy pomocy niemieckich instytutów seksualnych, w których właściwie wydaje się często pracują maniacy seksualni. Zresztą mają za swojego patrona Kinseya, to jest autorytet dla nich, a przecież Kinsey to był zwrotnialec seksualny, to był człowiek, który gwałcił niemowlęta, który miał przeróżne zboczenia. I to jest po prostu ich święty, to jest ich patron. Człowiek wielorako zboczony, no, ciężki przestępca, gwałciciel niemowląt. To jest w świecie naukowym dobrze znane. Więc no, czego się można spodziewać po takich ludziach? I w tych światowych standardach mamy program nauki masturbacji najmniejszych dzieci. Tam mamy przedziały wiekowe, w wieku od 0 do 4 już wprowadza się masturbację dla dzieci. To są dyrektywy organizacji zdrowia? To jest czarno na białym, przecież to każdy może je przeczytać. Można wrzucić do wyszukarki hasło standardy wychowania seksualnego, ściągnąć sobie ten dokument, opracowany graficznie bardzo ładnie, elegancko. I tam no, czarno na białym, właściwie tam może niebiesko na białym jest napisane masturbacja dla najmniejszych dzieci. I co więcej, w praktyce, no bo ja ponad 10 lat spędziłem w różnych krajach zachodu na pracy naukowej, duszpasterskiej, ja wiem, jak to wygląda, że i to mają robić rodzice, czyli rodzice mają uczyć masturbacji swoje 2-letnie dzieci. No, czyli można powiedzieć, to jest pedofilia kazirodcza. I ta masturbacja jest w centrum, bo mamy następny przedział wiekowy, następny i zawsze w centrum jest masturbacja. A już dla dzieci 12-letnich jest przewidziane przygotowanie do życia seksualnego. 12 lat, no to jest 5. klasa szkoły podstawowej. Czyli genderyści nakazują, mówią, że tak trzeba wychować dzieci, że rodzice mają dziecko wprowadzać masturbację w wieku 2 lat już, a w wieku 12 lat już dzieci mają być gotowe do życia seksualnego, podejmować życie seksualne. To mogli tylko jacyś zwyrodnialcy napisać. No to są jacyś, to właśnie to jest jakby pedofilia zorganizowana. Oczywiście takie rzeczy zdarzają się w środowiskach patologicznych, że tak małe dzieci są ciągane w życie seksualne, są molestowane. To są patologie. No niestety, tylko mała część jest karana. Ale na przykład no ja mam przyjaciół, którzy pracowali z przestępcami środowiska przestępczych czy w domach dziecka. W domach dziecka takie rzeczy się zdarzają, że tak małe dzieci są zmuszane do seksu przez starsze dzieci. To często wynika z potrzeby jakiejś bliskości, czułości, ale potem dochodzi do rzeczy strasznych. Ja jestem duszpasterzem lekarzy, opowiadają mi, że potem takie dzieci nieraz masturbują się właśnie bez przerwy, nawet przy innych, bo one nie potrafią rozróżnić. W ten sposób robi się z dziećmi seks narkomanów, seks alkoholików. Genderyści mówią, że oni to robią, żeby ich bronić przed pedofilią. To jest absurd. To jest tak, jakby powiedzieć, że... odwrotnie. Oczywiście, to jest... Przecież wiemy, że molestowanie seksualne, gwałty prowadzą do najgorszych zachowań seksualnych, że na przykład są badania, że 70% pedofili sama była ofiarą pedofilów. Po prostu nawet najgorsze doświadczenia seksualne wdrukowują się, tworzą pewne ścieżki w mózgu i w duchu, o których łatwiej się poruszać. Znaczna część prostytutek to są dziewczynki molestowane, gwałcone przez starszych. Po prostu w ten sposób wychowywać dzieci, to można powiedzieć analogicznie, brońmy dzieci przed alkoholizmem, dając im codziennie 100 gramów wódki. To ich odpórny, prawda? Albo brońmy dzieci przed narkotykami. Tak, brońmy dzieci przed narkotykami, dając im codziennie porcję haszyszu czy marihuany. To jest taka logika. Ale tutaj widzimy, z kim mamy do czynienia. Tu szczególnie widać tą straszną twarz genderystów. Po prostu takich ludzi wypuszczać na dzieci, to trochę jakby maniaków seksualnych wypuszczać, jakby wprowadzać do szkół prostytutki czy alfonsów z takim programem. Ale to uderzenie też idzie na instytucje małżeństwa, bo coraz częściej nam się wmawia, przyzwyczaja nas się do takiej rzeczywistości, w której małżeństwo to też jest małżeństwo, związek jednopłciowy. Tak, ale właśnie, żeby dokończyć ten wątek, to jest najgorsze, ponieważ jeżeli byśmy dawali dziecku codziennie wódkę albo narkotyki, to prawdopodobnie z niego wyrośnie alkohol, narkoman. Tak samo od seksu. I takie dziecko, przecież wiemy, że
nawet jedno czy dwa jakieś doświadczenia molestowania czy zgwałcenia przez pedofila nieraz łamią dziecku kręgosłup na całe życie, że taki człowiek nie jest zdolny normalnie funkcjonować, pracować, nie jest zdolny zawierać trwałych relacji, staje się bezrobotnym, bezdomnym nieraz, no po prostu jest znerwicowany, popada w zaburzenia psychiczne, dlatego że jakiś zboczeniec dla chwili swojej przyjemności nadużył go seksualnie. A genderyści chcą to robić niejako systemowo, wobec wszystkich. No to jest, to jest zbrodnia, zbrodnia zorganizowana. I to chcą robić w każdym przedszkolu, w każdej rodzinie, w każdej szkole i to jest najgorsze, bo to nie pozwala rozwinąć się człowieczeństwu. Wtedy nie wychowujemy dojrzałych ludzi, osobowości, tylko wychowujemy maniaków seksualnych. Ale to właśnie jest na rękę genderystom, bo wtedy inni są podobni do nich, a wtedy jest takie lepsze samopoczucie, bo jeżeli prawie wszyscy robią to, co ja, to nie musi być takie złe. Poza tym mają wtedy jakby nowy narybek, bo wtedy mają nowych, młodszych partnerów seksualnych, co dla nich jest bardzo ważne. I następnie wiedzą, że to jest zagłada dla małżeństwa, dla rodziny, ale także dla kościoła, dla wiary, bo maniacy seksualni, tak jak wiemy, alkoholik, narkoman, ale też seksoholik, oni nie są zdolni do prowadzenia normalnego życia rodzinnego, małżeńskiego, oni nie są zdolni do jakiegoś wyższego życia wiary. Oni po prostu żyją tylko następnym potrzebom, zaspokojeniem potrzeby zmysłowej. Alkoholik myśli o następnym upiciu się, narkoman o następnej dawce narkotyku, a seksoholik myśli o następnym doświadczeniu seksualnym, następnej kopulacji. Po prostu to jest straszne zawężenie człowieczeństwa horyzontu, że człowiek żyje tylko w perspektywie następnej jakiejś przyjemności zmysłowej. To jest niesamowite zniszczenie człowieczeństwa. To jest jakby redukcja człowieka do zmysłowości, do zwierzęcia. Ale właśnie to się podoba ateistom, to się podoba genderystom. Ale to prowadzi do niszczenia tego, co w człowieku jest najwyższe, duchowe. A w tym obszarze najwyższym jest życie moralne, jest miłość, jest relacja do osób, jest relacja do Boga. I to jest wszystko niszczone, nie dopuszcza się do rozwoju. Więc taki sposób wychowania, to nie jest edukacja seksualna, to jest deprawacja seksualna, niszczy człowieka. A jeżeli niszczy człowieka, to niszczy wszystko, co ludzkie, bo niszczy małżeństwo, niszczy rodzinę, niszczy kościół, niszczy całe społeczeństwo. To już widać na Zachodzie, też w Niemczech, że dzieci w ten sposób wychowywane wykazują o wiele poważniejsze zaburzenia psychiczne, że o wiele trudniej je przyzwyczaić do jakiejś pracy, do jakiegoś normalnego życia. Wcale nie są zainteresowane zakładaniem małżeństw, bo jeżeli ktoś jest przyzwyczajony, że będzie miał co kilka dni nawet, a najdalej co tydzień nowego partnera, po kolejnej seksualnego po dyskotece, jak ma zawrzeć małżeństwo? Jeżeli żona czy mąż to będzie partner numer 152, to po co się z nim wiązać? Będę miał i 153 i 160. Po prostu takie są konsekwencje. Więc i to jest, dlatego to jest w tym aspekcie to jest gorsze nawet niż nazizm czy komunizm, bo komunizm też robił zamach na rodzinę, też chciał, żeby na przykład dzieci donosiły na rodziców. Nazizm też wychowywał Hitlerjugend. To jest właśnie widać, i komunizm, i nazizm traktowali dzieci jak własność państwa. To jest cecha totalitaryzmu, ale genderyści też. Oni chcą dzieci zabierać rodzicom, żeby tak ich wychowywać. Ale to jest właśnie najgorsze, bo ludzi ukształtowanych, starszych już nie jest łatwo tak zmienić, ale takie uderzenie w dzieci, jest największą zbrodnią, bo nie pozwala się stać człowiekiem. Zamiast stać się człowiekiem, wychowujemy seksoholików, którzy nie będą zdolni żyć w pełni jak osoby ludzkie. To jest katastrofa dla nich, ale to będzie też katastrofa dla całego społeczeństwa, bo będziemy mieć całą armię ludzi zaburzonych psychicznie, zaburzonych duchowo. Ale też to oczywiście wtedy genderyści marzą, będą mieć pełnią władzy, bo wtedy będą ludzie sądzić, myśleć według nich, takimi ludźmi będzie można sterować, tylko że oni nie są w stanie zrozumieć, że ci ludzie też nie bardzo będą zdolni do pracy, do produkcji, że to będzie też oznaczało katastrofę gospodarczą. My przecież w Europie stajemy się domem starców, my nie mamy dzieci, a jeszcze te niewiele dzieci, które mamy, mają być zdeprawowane. I to jeszcze jest, co jest to, że genderyści zwykle dzieci nie mają w ogóle, albo mają bardzo mało, bo swoje dzieci abortują, natomiast robią zamach na dzieci chrześcijan. Jeżeli ktoś ma rodzin dzieci jeszcze, to przede wszystkim chrześcijanie. I to jest zbrodnia, że oni niejako wyciągają swoje brudne łapska po dzieci chrześcijan, bo swoich nie mają. I
I robią to na drodze niesamowitej przemocy. Na przykład w Niemczech jest tak, że rodzice muszą posyłać dzieci na takie lekcje. Ja mam przyjaciół w Niemczech, tam spędziłem ponad 7 lat, właśnie z rodzin chrześcijańskich, które mają kilkoro dzieci. No to oni starają się tak to przeżyć, że mówią, no wytrzymaj na tych lekcjach jakoś, ten podręczniki rzucają do kosza, bo było już wiele takich przypadków, że jeżeli rodzice nie zgodzili się, żeby dziecko poszło na taką lekcję, to byli karani grzywną. Jeżeli jej nie zapłacili, to dzieci były brane do domu dziecka, żeby uczestniczyły w tych lekcjach, a potem rodzice musieli na przykład zapłacić za pobyt dziecka w tym domu, a to jest kilka tysięcy euro za miesiąc. I potem też rodzice byli wsadzeni do więzienia. No to jest straszny, to już jest gender terror, gender totalitaryzm. Kiedy rodzicom porywa się dzieci, rodziców się wsadza do więzienia po to, żeby dzieci uczestniczyły w takiej deprawacji. No to już jest zbrodnia w świetle prawa, zbrodnia państwa. No to jest tak jak zabieranie dzieci do Komsomolu czy do Hitlerjugend. Czy księdza, ale w Polsce te przedszkola równościowe, o których głośno ostatnio, zwłaszcza o jednym w Rybniku, w którym rodzice zaprotestowali, zauważyli, że coś się złego dzieje, chcieli zrezygnować, powiedziano im, że zabranie dzieci z przedszkola równościowego wiąże się ze skreśleniem dziecka z listy podopiecznych tego przedszkola i że mogą sobie skorzystać z innego. To się u nas też zaczyna troszkę dziać. Rodzice protestują, głośno krzyczą, Ministerstwo Edukacji milczy. Że rodzice powinni reagować, jeśli coś takiego się dzieje, zauważają dziwne praktyki czynione wobec ich dzieci już w przedszkolach. No to właśnie co powinni robić? Trzeba się jednoczyć, protestować. No, trzeba pamiętać, że genderyści mówią, że oni tylko trochę tak coś niedużo wprowadzają, ponieważ u nas jeszcze mają słabą pozycję, wiedzą, że nie mogą wprowadzić wszystkiego od razu, ale chcą wprowadzić stopniowo. Jest oczywiste, że wszystko, co wprowadzono na Zachodzie, oni chcą wprowadzić u nas. To jest tak metodą małych kroków, salami po plasterku, ale nie można się łudzić. Wszystko, co wprowadzono gdzie indziej, oni chcą wprowadzić u nas. Najpierw to jest taki etap. Najpierw się mówi, potrzebujemy tolerancji, potem już chcemy tylko związków równopłciowych, a potem już homomałżeństwa, potem homoadopcja, a potem homoterror, że każde zdanie krytyki można iść do więzienia. Więc to, co mówię, co jest w Niemczech, zaczyna się u nas. W Rybniku rodzice przecież jest logiczne, że posyłają dziecko do najbliższego przedszkola. A jeżeli przedszkole już jest zdominowane przez genderystów, to ich dzieci są wyrzucane z przedszkola. Podobno zaproponowano im miejsce na drugim końcu miasta. To już jest gender terror. To już jest przedszkole opanowane przez genderystów i to się dokonuje też przy pomocy nacisku Unii Europejskiej, bo przy pomocy nacisku finansowego to się robi tak, że Unia mówi, że da na coś pieniądze, ale jeżeli będzie gender. Czyli niejako chcą kupić nasze dzieci, chcą nas zmusić do prostytucji duchowej. No to są rzeczy niesłychane, to jest bandytyzm polityczny, można powiedzieć. Tylko, że u nas sytuacja prawna jeszcze jest inna, mamy instrumenty prawne, żeby się przed tym bronić. Konstytucja gwarantuje prawo rodziców do wychowania dzieci według swoich przekonań. To nie może być tak, żeby genderyści kradli nam dzieci. No ale praktyka tak wygląda, prawda? To się zaczyna, ale my mamy szansę się przed tym obronić. Po prostu trzeba to nagłaśniać, trzeba się organizować. Ważne, żeby rodzice wchodzili do instytucji, które nadzorują przedszkola, do rad rodziców. No tutaj widać, jak ważne jest zaangażowanie społeczne, bo to jest program genderystów. Oni mówią, dopadniemy was przez wasze dzieci, zdeprawujemy wam dzieci i tak je ukradniemy. Albo no, zgodnie z taką szatańską zasadą, nie walczcie wprost z Kościołem, tylko seksualizujcie dzieci, reszta przyjdzie sama. To jest szatańska zasada, ale niestety no, prawie tak to działa, no bo to właśnie się robi. Żeby rozbić psychikę dziecka, i potem dowolnie nim manipulować. Przecież osoby dorosłe podlegają manipulacjom, tym bardziej dzieci. My jesteśmy cudownymi istotami, ale kruchymi, tym bardziej dzieci. Proces rozwoju można zaburzyć. I tutaj widać takie okrucieństwo, bezwzględność genderystów. Dzieci przy takich operacjach nieraz płaczą, bronią się. No, na przykład chłopcy ubierani za dziewczynki, muszą tak kaczmy działkami, ale widać to bezwzględność, takie nawet bestialstwo genderystów, żeby swoją chorą ideologię przeprowadzić. Oni idą po trupach, nie patrzą na płacz dzieci, na rozpacz. Oni są przyczyną, genderyści w przedszkolach są przyczyną traumy dzieci. I no, tutaj nie możemy milczeć. Tutaj w obronie dzieci dorosłym ma obowiązek zrobić wszystko, nawet umrzeć. Niezależnie, czy by nam grozili, jakby nas wyśmiewali i tak dalej.
przed maniakami seksualnymi trzeba dzieci bronić. Po prostu przed genderystami trzeba bronić dzieci podobnie jak przed pedofilami, bo skutki są podobne. Czyli to jest zniszczenie psychiki. Się. Oczywiście tutaj trzeba widzieć, znaczy jednocześnie się, trzeba działać na wielu płaszczyznach. Znaczy jak my działamy, ile możemy zrobić, to zależy przede wszystkim od naszej osobowości. Więc zawsze czy robię, czy mówię coś mądrego, czy głupiego, dobrego, czy złego, zależy przede wszystkim od mojej osobowości, serca, tego co mam w sercu. Więc przede wszystkim trzeba dbać o swój własny rozwój jako osoba. Im więcej mamy mądrości, umiejętności, miłości w sercu, tym lepsze, mądrzejsze, bardziej skuteczne muszą być nasze czyny. No potem jesteśmy odpowiedzialni za działanie w najbliższym otoczeniu, w tym naszym mikrokosmosie, czyli małżeństwo, rodzina. Tutaj mamy starać się jak najlepiej wypełniać nasze obowiązki, tworzyć jak najpiękniejszą wspólnotę, bo nawet jeżeli dziecko jest kochane, bezpieczne, zrozumiane przez rodziców, to jest też uodpornione przed niejednym złem. To jest tak podobnie jak uodparniamy dzieci witaminami, dobrym jedzeniem. My nie jesteśmy dzieci w stanie obronić przed wszystkimi bakteriami, wirusami. One się z nimi spotkają, ale jak są dobrze odżywione, to się obronią. Podobnie, jeżeli mają dobry wzór, miłość u rodziców, to nie ulegną tak łatwo pokusom jakimś absurdalnym. Więc to jest ten drugi obszar działania, jak najlepsza małżeństwo i rodzina. Ale trzeci to jest społeczeństwo lokalne, ponieważ można powiedzieć, że dobra rodzina czy dobra wspólnota kościelna to jest jak piękny ogród, gdzie hodujemy młode rośliny, piękne kwiaty, dzieci, prawda? Ale można powiedzieć, gender czy takie ideologie to jest jakby taka cysterna z szambo, która jeździ i chce nam ten ogród zalać. Po prostu ich program to są jakby nieczystości, które mają zalać piękny ogród wychowania. I to nie wystarczy, że pięknie pracujemy w rodzinie, pięknie pracujemy w kościele, ale musimy też dzieci bronić przed tym szambo ideologii. Przed złem świata. Tak, nie możemy dopuścić, żeby to zostało zniszczone. Więc na płaszczyźnie lokalnej po prostu trzeba angażować się w politykę, w życie wspólnoty. Musimy pytać też, będziemy mieć teraz serię wyborów, pytać polityków wprost, czy będą popierać gendery, czy będą popierać maniaków seksualnych, czy chcą jakiegoś zbiorowego gwałtu duchowego na dzieciach. Trzeba pytać o genderyzm, bo przecież to, co robi rząd, tego nie było w programie. Nawet przecież mówiono nam, że premier mówił, że nie będzie robił rewolucji seksualnej, a jednak robi. Więc trzeba działać na poziomie lokalnym, kontrolować polityków, kontrolować szkoły, bo trzeba pamiętać, że genderyści działają w ukryciu. Oni nawet mają w swoim programie zapisane, że trzeba unikać informowania rodziców, bo oni też na rodziców patrzą jak na półgłówków. Siebie uważają za geniuszy, oni lepiej wiedzą od rodziców, tak? Więc oni starają się nie informować rodziców, co robią z dziećmi, starają się to ukryć. No więc tym bardziej trzeba się bronić przed tymi ludźmi. Oni łamią prawo. Więc trzeba działać na poziomie lokalnym, ale też na poziomie krajowym. Trzeba angażować się w politykę, no bo jeżeli do władzy dojdą genderyści, ludzie ukształtowani w genderystów, to wprowadzą takie ustawy, które będą niszczyć rodzinę. No tak jak komuniści doszli do władzy, to zaczęli masowo mordować chrześcijan, duchownych, zamykać kościoły. I podobnie, jeżeli genderyści dojdą do władzy w Polsce, no to taki program deprawacji seksualnej będą wprowadzać w każdym przedszkolu i w każdej szkole. Więc to jest czwarta płaszczyzna. Reagować. Oczywiście, dużo trudniej to będzie jak z marksizmem, jak z komunizmem. Po prostu genderyści chcą osiągnąć taką władzę totalitarną jak komuniści. To są maniacy władzy. Oni, można powiedzieć, oni są bezwzględni, nie biorą jeńców. Oni chcą władzy totalnej. To jest właśnie ten program od tolerancji do totalitaryzmu. I przed takimi ludźmi trzeba się bronić. Po prostu, no ja tym się zajmuję już 8 lat, studiuję te problemy. No, i ja spotkałem się z taką masą manipulacji, kłamstwa, pogardy dla inaczej myślących, z taką niegodziwością w tym środowisku. Oni po prostu ciągle knują jak brudnymi metodami, jak używając różnych sztuczek, zapanować nad społeczeństwem. Naprawdę ci ludzie są niebezpieczni. Ich trzeba zatrzymać. Po prostu tacy ludzie nie mogą osiągnąć totalitarnej władzy nad nami. Podsumowując ten fragment naszej rozmowy, prosiłabym o krótki komentarz. Rodzina i gender w kontrze. No właśnie, więc trzeba pamiętać, że pod tą oficjalną warstwą gender ukrywa się ta mniej oficjalna część, straszna, czyli program brutalnej rewolucji seksualnej przygotowanej przez seksmaniaków. On ma się dokonać przez deprawację dzieci. Przecież w ich programach czarno na białym jest napisane, że w masturbację mają już być prowadzone nawet 2-letnie dzieci, a życie seksualne, stosunki seksualne mają podejmować ludzie 12-letnie, dzieci 12-letnie. I że
w masturbację mają wprowadzać sami rodzice, czyli to jest pedofilia kazirodcza. Taki program mogą pisać tylko maniacy seksualni. Ale oni robią to świadomie, bo chcą dzieci zdeprawować, zrobić z nich seks maniaków i w ten sposób wyrwać ich z rodziny, z małżeństwa, z kościoła. W ten sposób chcą zniszczyć rodzinę, zniszczyć małżeństwo, zniszczyć kościół, tak aby z ludzi, ze społeczeństwa stworzyć taką magmę, którą będą mogli dowolnie sterować, kształtować według swojego planu. Oni chcą władzy totalitarnej, oni chcą władzy absolutnej, no podobnie jak marksiści i komuniści. I robią to brudnymi metodami, przemocą i dlatego trzeba im się przeciwstawiać. Po prostu z genderystami trzeba walczyć podobnie jak z marksistami, bo to jest podobnie absurdalna ideologia. Księże profesorze, gender to jest nauka czy ideologia? Oczywiście, że ideologia i też nie filozofia, bo nauka i filozofia w sposób radykalny, zorganizowany szukają prawdy. Natomiast tego nie można powiedzieć o gender. Gender jest ideologią, czyli pewną teorią, która służy przeprowadzeniu celów jakiejś grupy interesu. To ewidentnie widać w zderzeniu gender z nauką, jak bardzo gender jest nienaukowy i zaprzecza współczesnej nauce. No, ta ich podstawowa teza, że płeć kulturowa jest mało albo właściwie zupełnie niezwiązana z płcią biologiczną. No to jest czysty absurd właśnie w perspektywie współczesnej biologii. Współczesna biologia genetyka właśnie nam szczególnie wiele mówi, jak bardzo od strony biologicznej jesteśmy mężczyznami i kobietami. Jak bardzo każda komórka naszego ciała jest tym określona. Także nasz mózg. Jesteśmy równi w godności, ale jesteśmy inni. To jest właśnie piękne. Tak się możemy uzupełniać, ubogacać wzajemnie. Badania mózgu, dynamicznie rozwijająca się dziedzina, pokazuje, że jest płeć mózgu, że jest mózg męski i mózg kobiecy. Że na przykład, kiedy kobieta znajduje się w stanie błogosławionym, rodzi dziecko, jej mózg przechodzi rewolucję hormonalną. Cały mózg staje się jakby inny, jest nastawiony na pielęgnowanie dziecka, na miłość dziecka, także od strony hormonalnej. Poza tym odkryto, że w mózgu mamy między innymi tak zwane komórki zwierciadlane, które są odpowiedzialne za rozumienie innych osób, za czytanie ich emocji, za wczucie się, empatię. I co się okazuje, że kobiety mają dwa razy więcej tych komórek niż mężczyźni. I z tego też wynika ten szczególny geniusz kobiet w relacjach osobowych, że kobiety o wiele lepiej czytają mowę ciała. To, co się nazywa intuicją kobiecą, jest zapewne ich właśnie zdolnością czytania mowy ciała, przez to, że mają dwa razy więcej tych komórek też, prawda? Że w ogóle są bardziej nastawione na świat osób. No widać, no psychologowie to przecież od dawna widzą, lekarze też normalny człowiek, że kobiety są niejako specjalistkami od świata osób. One się w tym świecie dobrze czują. To też wynika ich z natury, że one rodzą życie, dają życie. No i przez te pierwsze lata życia no, kobieta musi rozumieć niemowlę, które nie może mówić. I rozumie doskonale, z czym mężczyźni mają duże problemy. No. Znam wspaniałego ojca, który mówi, że właśnie do ukończenia trzeciego roku życia przez córeczkę, no to on tylko widział, że to jakby rurka, która wlewa się i wylewa. To takie miał podejście. No, to jest taka historia, jak ojciec przyprowadza dziecko z przedszkola, a żona mówi, przecież to nie nasz syn. A on mówi, tak, ale tylko on był czysty. No, to kawały ilustrują jednak różnicę. No. Natomiast mężczyźni, można powiedzieć, są bardziej specjalistami od świata rzeczy. To widać też już u niemowląt, że na przykład dziewczynka dłużej będzie się interesować twarzą osoby, która się pochyla nad nią, będzie ją obserwować. Natomiast chłopak się szybciej znudzi i zacznie się prędzej bawić jakimiś zabawkami, kołatkami, które tam są nad nim. To już widać u niemowlaków. Poza tym no każdy, kto ma do czynienia z wychowania z dziećmi, no widzi, jakie dzieci mają tendencje. Że jednak chłopcy w naturalny sposób sięgają po samochody, a dziewczynki po lalki. To jest związane z naszą osobowością, to jest zakorzenione w naszym mózgu. Jest absurdem naukowym zaprzeczać, że tego nie ma. W Norwegii nakręcono taki film, który właściwie obalił gender, który spowodował, że rząd norweski wycofał się z programu popierania gender. On pokazał absurdy gender. Kiedy kobiety mogą dowolnie wybierać zawód, mogą robić co chcą, no okazuje się jednak, jak znany komik poszedł z kamerą, no poszedł na dyżurkę pielęgniarek, same kobiety. Poszedł potem do firmy
inżynieryjnej, która no, przeprowadza ciężkie budowy, okazały się sami mężczyźni. Przecież nikt kobietom nie zabrania, żeby były inżynierami, prawda? Tak samo przecież w Polsce. Kobieta może studiować co chce, ale jednak na uczelniach technicznych w Krakowie, AGH czy Politechnika, no, no do 90% studiują chłopcy. Natomiast na kierunku pedagogicznym, no to prawie 90% to są dziewczęta, tak samo pielęgniarki, prawda? Kiedy mogą wybierać co chcą, no jednak wyraźną widać preferencję. Nawet często jak kobieta kończy kierunek inżynieryjny, no to raczej nie chodzi w kaloszach po budowie, tylko na przykład chętnie jako inżynier pracuje w dziale personalnym. Albo znam szereg kobiet inżynierów, które jednak zostały nauczycielkami, żeby pracować z osobami. To jest coś głęboko zakorzenione w osobach i zaprzeczenie temu jest czystą ideologią, jest absurdem. Ale można powiedzieć, że tutaj genderyści bardzo przypominają uczonych radzieckich, biologów radzieckich, szczególnie takiego Łysenkę, który był takim swego czasu pierwszym biologiem Związku Radzieckiego, lubieńcem Stalina, który właśnie głosił coś bardzo podobnego. Tak jak genderyści walczą z genetyką, zaprzeczają genetyce, tak Łysenko zaprzeczał genetyce. On właśnie twierdził, że to, jak się rozwija roślina, nie zależy od genów, że to jest wymysł kapitalistów, tylko zależy od otoczenia. To jest coś taka marksistowska teza. Byt kształtuje świadomość i podobnie otoczenie kształtuje rośliny i zwierzęta. W związku z czym twierdził, że jak odpowiednio zmieni się środowisko, to można wyhodować specjalne odmiany roślin, że będzie można brzoskwinie czy pomarańcze hodować na Syberii. I tak próbowano robić. I podobnie genderyści. Oni, tak jak Łysenko mówił, że to otoczenie kształtuje rośliny i zwierzęta dogłębnie, tak samo oni twierdzą, że kultura, że my kształtujemy naszą płciowość, że to zupełnie nie jest związane z genami. No to są absurdy na poziomie nauki radzieckiej. Jest tutaj widać kolejne podobieństwo genderyzmu do marksizmu. No i dalej też inne dane naukowe, o których oni uciekają, których nie chcą podawać, ale przecież jeżeli na przykład mówimy o homoseksualizmie, trzeba podawać podstawowe dane na ten temat. Okazuje się, że badania nad chorobami wenerycznymi mówią o wielkiej nadreprezentacji chorób wenerycznych wśród homoseksualistów. W Stanach Zjednoczonych, w Kanadzie, w Wielkiej Brytanii, w Niemczech, w Indiach, ale także w Polsce ostatnio, okazuje się, że ponad 60% przypadków AIDS przypada na gejów, którzy stanowią około 1% społeczeństwa. No to jest straszna nadreprezentacja, podobnie z innymi chorobami wenerycznymi. Czyli na około 1% społeczeństwa przypada ponad 60% zachorowań na AIDS i inne choroby weneryczne, również pewne choroby zakaźne, które nie występują w pozostałej części populacji. To jest straszna nadreprezentacja, to jest można powiedzieć 5900% za dużo, ale to wynika z ich sposobu życia. Podobnie homoseksualizm i pedofilia. Okazuje się, że do 40% przypadków pedofilii jest natury homoseksualnej i to jest popełniana przez gejów, którzy mają seks z dorosłym, czyli są gejami, a zarazem sięgają po dzieci, stają się pedofilami. To na przykład no, można było obserwować w tej ostatnio, kiedy media tak chętnie pokazują przypadki księży pedofilii. No przecież zauważmy zarazem, że to obciąża także gejów, że na ogół ci księża, którzy dopuszczali się takich rzeczy, byli także gejami, mieli seks z dorosłymi i sięgali także po dzieci. Czyli te przypadki tak samo obciążają środowiska gejowskie, bo to są duchowni, którzy byli gejami. Dlatego też Kościół właśnie wie, że no, do 90% przypadków pedofilii dotyczy osób homoseksualnych w Kościele. Dlatego jest od 2005 roku ścisły zakaz święcenia mężczyzn o skłonnościach homoseksualnych na księży. Można powiedzieć, że to był nie tylko problem pedofilii, ale też homoseksualizmu w Kościele. Kościół sam no, z tym ma doświadczenia i wie, czym to się może skończyć, jeżeli homoseksualistom pozwala się na zbyt wiele. W dodatku wiemy, że ten homoseksualizm gejowski jest bardziej okrutny, bardziej groźny niż heteroseksualny. Zwykle pedofil gej gwałci o znacznie większą liczbę dzieci i jest z tym bardziej okrutny, bardziej bezwzględny. Liczba ofiar jest o wiele większa. To no pokazuje, jeżeli na około 1% społeczeństwa przypada do 40% przypadków pedofilii, ponad 60% przypadków AIDS, innych chorób wenerycznych, to no to jest katastrofa. To są twarde dane naukowe. Zresztą to wynika ze sposobu życia, ta niesamowita rozpusta. Często zmiana partnerów, tak. To jest taka niestabilność. No okazuje się, że no średnio, tak, że gej średnio ma w roku 12 partnerów. Jak zabiera związek, to ma 8, to jest cała różnica. W Stanach Zjednoczonych 25% gejów powiedziało, że miało mniej niż 100 partnerów.
50% między 100 a 1000, a 25% ponad, że miał ponad 1000 partnerów. To jest rozpusta, którą sobie nie wyobrażamy. Taki styl życia. Czyli oni, można powiedzieć, oni bardziej chorują na choroby weneryczne niż prostytutki. No to też, no też to wynika z anatomii tego seksu. Lekarze mówią, że no, akty homoseksualne to jest tak, jakby tłok silnika zamiast w cylindrze silnika pracował w rurze wydechowej. No to i samochód nie pojedzie, i rura się rozwali. No to jest, no, zakończenie przewodu pokarmowego nie do tego służy. To jest katastrofa anatomiczna i też katastrofa medyczna dlatego. Jakby sama natura krzyczy, że no, nie do tego zostaliśmy stworzeni, że przewód pokarmowy nie do tego służy, jego zakończenie zwłaszcza. I stąd się biorą te problemy, te straszne choroby, epidemie wśród nich. I jeżeli mamy mówić o homoseksualizmie, to są twarde dane, od których trzeba zaczynać. Ich sytuacja zdrowotna, ale też, no, też statystyki są miażdżące, jeżeli chodzi o wychowanie dzieci w tych homoseksualnych. No właśnie chciałam o to zapytać, bo gender propaguje także związki jednopłciowe i co więcej możliwość adopcji dzieci. Czy są prowadzone jakieś badania na temat tego, jakie są skutki wychowania dzieci w rodzinach jednopłciowych? Oczywiście. I też można dodać, że no nieraz sukces staje się zaczątkiem klęski. Na przykład w Niemczech homoseksualiści mają od ponad 10 lat prawo zawierania związków partnerskich. I co się okazuje? Na wszystkie związki, których i tak się zawiera niewiele, bo ludzie nie są skłonni zawierać małżeństwa właśnie w takim życiu w rozpuście, to związki homoseksualne stanowią tylko 0,5 promila, czyli 1 na 2000 związków jest natury homoseksualnej. Czyli to pokazuje, że oni sami nie są zainteresowani tymi związkami, że oni szukają, że oni po prostu nie mają co legalizować, bo tych związków nie mają, mają ciągły przepływ partnerów, a te związki walczyli tylko po to, żeby poprawić swoją pozycję społeczną. Więc po pierwsze tych związków jest bardzo niedużo, no 0,5 promila, 1 na 2000. I one się też bardzo szybko rozpadają. Związek homoseksualny trwa około 1,5 roku. No i jak takim ludziom można dawać dzieci? I poza tym, jeżeli oni robią jakieś badania, czy generalnie muszę powiedzieć, że badania, które kontrolują homoseksualiści, są tak wiarygodne jak badania komunistów. Można ogólnie powiedzieć, że genderyzm jest tak naukowy, jak komunizm naukowy. Po prostu zajmuję się tymi sprawami i wiem, ile tu jest kłamstwa, manipulacji. Na przykład jak oni robią badania wychowania dzieci, jak to robiono w Niemczech czy w Stanach Zjednoczonych. Że zatelefonowano do bogatych lesbijek, jak one oceniają wychowanie swoich dzieci. No oczywiście one powiedziały, że wspaniale, że im dzieciom jest bardzo dobrze, lepiej niż innym. No ale to jest tak, jakbyśmy badali komunizm w ten sposób, żebyśmy dzwonili do członków Komitetu Centralnego, jak oceniają komunizm. No to powiedzą, no oczywiście cudownie, najlepszy ustrój świata. Po prostu takie są badania. Czy nie ma rzetelnych badań na ten temat? Na szczęście już są, na przykład takie. Znaczy, po pierwsze, jest zdrowy rozsądek. Przecież jeżeli znamy takich ludzi, no widzimy, jak te dzieci są wychowywane. Na przykład taki znany aktor Poniedziałek, który sam się szczyci swoim homoseksualizmem, powiedział, że nigdy by nie zgodził się na adopcję, bo na przykład zna dziewczynę wychowaną przez parę gejów. I mówi, że to jest katastrofa. No. Poza tym to jest też jakieś lekceważenie dla macierzyństwa. No pomyślmy sami, gdyby z naszego życia usunięto matkę albo usunięto ojca, co stracimy, prawda? Gdyby nas wychowywało dwóch ojców bez matki, jaka to jest też pogarda na macierzyństwa, jaki to jest absurd. To nie funkcjonuje, to po prostu no sam zdrowy rozsądek nam mówi, że potrzeba dwojga rodziców, że mężczyzna i kobieta cudownie się uzupełniają we wszystkich wymiarach. Ja też im dłużej jestem księdzem, tym bardziej jestem zafascynowany małżeństwem, ale też kapłaństwem, bo widzę, jak cudownie mężczyzna i kobieta się uzupełniają w szczęśliwych małżeństwach, gdzie są zgodni ze swoją naturą, ale też jak kapłaństwo może im służyć, żeby to szczęście trwało całą wieczność. I jak naprawdę najlepiej, najbardziej trwałe związki to są ludzi wierzących, którzy żyją odpowiedzialnie, porządnie i to są też najbardziej udane dzieci, szczęśliwe dzieci z takich związków. No, ale jeżeli to rozbijamy, no to są straszne konsekwencje. Jeżeli znamy takie związki, to wiemy, jak to fatalnie na ogół wygląda. Ale też statystyki o tym mówią. Są na przykład takie przełomowe badania Regnerusa, nie takie jakieś próbie telefonicznej pytania lesbijek, co myślą o swoich dzieciach, tylko na reprezentatywnej probie 1000 osób badał historię życia osób wychowanych w związkach homoseksualnych w dłuższym okresie. No i okazuje się, że to jest katastrofa, że na przykład kilkakrotnie częściej dzieci w takich związkach są molestowane seksualnie. No to już jest powód, żeby tego nie popierać. Przecież normalnie stawia się bardzo wysokie wymagania rodzicom, którzy chcą adoptować. Dlatego muszą nieraz czekać, sprawdza się to rodziny.
a gejom chce się tak dawać bez kontroli. A tutaj czasem okazuje się, że w związkach homoseksualnych dzieci są kilkakrotnie częściej molestowane niż w innych związkach. Poza tym no, wychowanie o wiele gorzej się udaje, bo te dzieci zwykle też kilkakrotnie częściej no, doświadczają porażek życiowych, są kilkakrotnie częściej bezrobotne, potrzebują pomocy społecznej, zapadają na zaburzenia psychiczne. Więc no, mamy twarde dane statystyczne, że takie środowisko dla dzieci jest o wiele gorsze, że tego nie można popierać, ale tutaj zarazem mamy do czynienia znowu z przemocą, z gender terrorem. Przecież wiemy, że na przykład w Anglii musiano zamknąć ośrodki adopcyjne katolickie, bo one nie chciały oddawać dzieci w ręce homoseksualistów. I to jest czysta przemoc. To jest, oni mówią o tolerancji, ale kiedy tylko mają władzę, są totalitarystami. Nie mają żadnej tolerancji dla ludzi wierzących, dla katolików, nie szanują nas. Tutaj właśnie pokazuje się ta straszna, ohydna twarz totalitarna, twarz przemocy, terroru. No, to jest też zasadniczy powód, dlaczego musimy się przed nimi bronić. Oni, którzy mówią o tolerancji, w istocie chcą władzy absolutnej i jak osiągają, to są bezwzględnie, nie biorą jeńców. To oni muszą mieć władzę totalną, zero szacunku dla innych ludzi, dla inaczej myślących. Dla siebie wymagają tolerancji, ale nie mają za grosz tolerancji dla innych. Gender zagrożeniem dla ustawodawstwa państwowego. Istnieje taki problem. Gender jest ideologią promowaną przez ONZ, Unię Europejską. Obie te instytucje wprowadziły dyrektywy edukacji seksualnej i tu chodzi nie tylko o edukację w szkołach, ale także dyrektywy ingerujące jakby w materię samej rodziny. Czego dokładnie wymaga się w tych dyrektywach od rodziców i wychowawców? No właśnie, oczekuje się zgody, a właściwie dopuszczenia na przymuszenie wprowadzenia tych programów, o których mówiliśmy, do przedszkoli i szkół. A w Polsce u nas ostatnio chce się to zrobić przy pomocy takiej ustawy, tak zwanej ustawy kneblującej, która miałaby zabraniać wszelkiej krytyki gender i homoideologii. Właściwie ta ustawa sprowadza się do tego, że nie można by jednym zdaniem skrytykować gender czy homoideologii, czy zachowań homoseksualnych. Jeżeli nie będzie można jednym zdaniem skrytykować, to właściwie ta ustawa daje podstawy, żeby większość Polaków wsadzić do więzienia, żeby zbudować gender gułagi w całej Polsce. To ma następne podobieństwo do komunizmu, no bo w świetle tej ustawy stwierdzenie, że najlepiej, żeby dziecko miało ojca i matkę, że to jest najlepsze środowisko, jest zdaniem homofobicznym, za które można być ukaranym grzywną. Jeżeli się nie zapłaci, można iść do więzienia. Czyli można powiedzieć, że genderyści są gotowi wsadzić nawet 90% ludzi do więzienia, żeby przeprowadzić swoje cele. To oznacza ta ustawa. Teraz na przykład w kampanii wyborczej w Niemczech kanclerz Merkel powiedziała, że nie akceptuje homoadopcji i nie dopuści do jej wprowadzenia. To znowu homofobia, czyli kanclerz Merkel według tej ustawy trzeba aresztować. Podobnie papież Franciszek, który mówi, że najlepiej sprawa homoseksualizmu jest opisana w katechizmie Kościoła, który jednoznacznie mówi, że zachowania homoseksualne nigdy nie mogą być zaakceptowane, czyli też czysta homofobia. Podobnie wszyscy biskupi, księża, wszyscy wierni chrześcijanie, jeżeli wyznają wiarę katolicką, no to są warci więzienia według genderystów. Czyli popatrzmy, z jak szalonymi ludźmi mamy do czynienia. Oni są gotowi nawet 90% społeczeństwa wsadzić do więzienia, do obozów koncentracyjnych. To jest jakaś dyktatura, do której nie można dopuścić. Oni rzeczywiście gotowi są wsadzić do więzienia. Już na Zachodzie mamy takie przypadki, no, na przykład jak para małżeńska w Szkocji nie chciała udostępnić swojego hoteliku dla pary homoseksualnej, bo to jest sprzeczne z ich przekonaniami, została ukarana taką grzywną, że zbankrutowała. Też jeżeli ktoś zgodnie ze swoimi przekonaniami nie chce uczestniczyć w ślubie gejowskim, nie chce upiec tortu czy przygotować kwiatów, jest karany grzywnami, nawet może pójść do więzienia, jego przedsiębiorstwo może być zupełnie zniszczone. Ale mamy dyrektywy edukacji seksualnej promowane przez Unię Europejską, a jednocześnie Parlament Europejski, co prawda trzema głosami, ale odrzucił słynny projekt Estrelli, właśnie dotyczący takiej kwestii edukacji seksualnej, swobody seksualnej. Ja może przeczytam, co ten projekt zawierał. Dostęp do aborcji dla nastolatków bez zgody rodziców, zapisy dotyczące między innymi prawa do aborcji jako prawa człowieka, edukacja seksualna jako prawo człowieka, refundacja antykoncepcji, zaangażowanie Unii w upowszechnianie między innymi aborcji,
krytyka klauzuli sumienia w blokowaniu dostępu do aborcji, obowiązkowej edukacji seksualnej dla uczniów szkół podstawowych. Parlament to odrzucił, europejski, ale to jest sukces? No na pewno sukces osiągnięty niewielką większością, ale... Znaczy, że można coś robić na poziomie europejskiej instytucji, żeby zatrzymać ten marsz. Tak, że jest to możliwe i to jest nasz obowiązek. Właśnie, że trzeba działać na poziomie przede wszystkim osobowym, na poziomie rodziny i małżeństwa, na poziomie wspólnoty lokalnej, na poziomie kraju, ale też poziomie Europy i świata. Czyli naszych eurodeputowanych. To jest nasz obowiązek, tak. Bo jednak musimy się włączać w działania polityczne, musimy protestować. Jednak to działa, na przykład w Ministerstwie Oświaty, tam genderyści co parę dni nawet przychodzą, żeby przeforsować swoje postulaty, ale jeżeli oni otrzymają tysiące protestów, to ci urzędnicy, którzy często są nam przychylni, no mogą pokazać, na bazie jest małe grono, a tutaj tysiące ludzi protestują, to działa. Tutaj ten sukces pokazuje, że można coś zrobić. No można powiedzieć, że chyba, że Europa zaczyna się budzić. No, jak mówię, w kampanii wyborczej w Niemczech kanclerz Merkel powiedziała, że nie zaakceptuje homoadopcji. Oczywiście środowiska gejowskie, tęczowe rzuciły się na nią, a ona wygrała wybory i tak, prawie absolutną większością. Podobne stanowisko ma CSU w Bawarii i też osiągnęło absolutną większość. Właściwie CSU, Partia Katolicka Bawarii, rządzi tam od czasu wojny prawie zawsze absolutną większością. Ten kraj kwitnie. Zresztą to jest też znak, że katolicy potrafią świetnie rządzić. W nas się wmawia, że katolicy to ciemrogród, ciemnota, a na przykład Bawaria pokazuje, czy Niemcy rządzone zwykle przez CDU, jak świetnie mogą rządzić chrześcijanie. Poza tym no w Niemczech wielkim tematem była pedofilia polityczna. Przypomniano sobie, na też tej kanwie oskarżeń duchownych o pedofilię, że no tak, w kościele to są czarne owce, to są jakby Judasze, których się wstydzimy. Natomiast najbardziej genderowa partia w Niemczech, czyli Partia Zielonych, przez lata walczyła jak lew o legalizację pedofilii. I to robiono na życzenie organizacji homoseksualnych. Sam szef partii, Jürgen Tritten, o to walczył, ale też szczególnie Volker Beck, to jest taki znany homoseksualista, który też przyjeżdżał do Polski, i żeby uczestniczyć w paradach równości w Warszawie i w ramię z naszymi gejami szedł tej paradzie. A zarazem co? Walczył jak lew o legalizację pedofilii. Znaczy trzeba lepszych dowodów na związek między homoseksualizmem i pedofilią. Mamy, no uświadamiamy sobie, że organizacje to nie jakieś anonimowe organizacje, ale właściwie wyłącznie organizacje homoseksualne w Stanach Zjednoczonych i w Europie ciągle na nowo próbują walczyć o legalizację pedofilii. No więc widać, jak to jest blisko, jak homoseksualizm łączy się z pedofilią. Żadne inne organizacje tego nie robią, tylko organizacje homoseksualne. I to przyczynia się do trzeźwienia społeczeństwa. Również w Niemczech no, widzą, że geje mają możliwość homozwiązków, a 1 na 2000 to jest homozwiązek, więc Europa trzeźwieje. W Norwegii okazało się po 30 latach wprowadzania programu gender, nic się nie zmieniło. Tak jak mniej niż 10% dziewcząt wybiera zawody męskie, idzie na politechniki, a potem i na odwrót. Nic się nie zmieniło, czyli natura okazała się mocniejsza. Czy na przykład w Szwajcarii wprowadzono tak zwane seksboksy do przedszkoli, dzieciom 4-letnim dano różowe pudełka, seksboksy, w których były też plastikowe modele genitaliów ludzkich i tym się mieli bawić. Rodzice zaprotestowali i musiano to wycofać. No, na Chorwacji, w Chorwacji Sąd Najwyższy zakazał wprowadzenia seks genderowej seks edukacji, czyli seks deprawacji do szkół. Ostatnio Chorwaci przeprowadzili referendum, w którym zdecydowali, że do konstytucji zostanie wprowadzony zapis, że małżeństwo jest związkiem mężczyzny i kobiety. Czyli można się przy tym skutecznie bronić. Ta ustawa równościowa została zablokowana w Austrii, Wielkiej Brytanii, czyli już takie no, zupełne absurdy, które chcą wprowadzić genderyści. To, co teraz chce się wprowadzić w Polsce. Właśnie, bo przecież my mamy projekt ustawy równościowej. No właśnie, takiej, która no, już w sposób absurdalny promuje genderyzm i to trzeba zatrzymać tak, jak zatrzymano w innych krajach. No, mamy też. Zorując się na kim, zdaniem księdza, który z krajów europejskich sobie najlepiej poradził? No, blokując te. No, ostatnio Chorwacja, także Węgry, ale także Litwa. Czy Rosja. Ja ostatnio byłem specjalnie na sympozjum na Łotwie, bo szczególnie te małe kraje bałtyckie, które mają niedużo ludności. Oni wiedzą, że jeszcze jak wprowadzą genderyzm, no to grozi im zupełne wymarcie. Przecież naszym największym problemem w Europie to jest to, że nie mamy dzieci. My umieramy, się robimy domem starców. Właściwie można ukryć takie prawo, że
tam, gdzie zaczyna panować rewolucja seksualna, gdzie zamyka się kościoły, zamyka się też przedszkole. A co się otwiera? Otwiera się domy publiczne. W Europie niesamowicie wzrasta liczba chorób wenerycznych. Są statystyki, że już co trzeci Europejczyk choruje na jakąś chorobę weneryczną. Następuje eksplozja prostytucji. No bo jeżeli umiera to, co duchowe, co wyższe, no to człowiek koncentruje się na tym, co jest niższe. Więc można powiedzieć, że genderyzm cofa nas w rozwoju kulturowym, duchowym, cofa nas przed najwyższe osiągnięcie cywilizacji, przed judaizm, przed chrześcijaństwo. No, można powiedzieć tak w skrócie, że genderyzm zamiast kościołów i przedszkoli i szkół proponuje nam domy publiczne. Tak można to w krótkiej formule zawrzeć. Skoro to jest samo zło, to czemu takie poważne instytucje międzynarodowe, rządy niektórych krajów wprowadzają elementy gender do swoich systemów prawnych, propagują je? No przecież tam siedzą rozsądni, poważni ludzie. Znaczy, no właśnie mówiliśmy, że to nie jest samo zło, bo ma tą warstwę atrakcyjną, prawda, z tą, którą każdy może się zgodzić. Te dwa elementy przynajmniej, szanowanie każdego człowieka, każdej kobiety, poznawanie, studiowanie różnic w rozumieniu płci kulturowej, to są rzeczy, z którymi można się zgodzić. Trzeba powiedzieć, że ludzie inteligentni, posiadający wiedzę, mogą popierać zło, dlatego że nawet najbardziej ludzie wykształceni, inteligentni wiedzą tylko część i mogą się mylić. To na przykład, przecież często możemy widzieć, jak profesorowie, najwyższe autorytety w danych dziedzinach sobie zaprzeczają, na przykład w ekonomii. To też w Polsce przeżywaliśmy, prawda? Jak minister finansów i Balcerowicz, uznawani za autorytety ekonomiczne, sobie zaprzeczali i zupełnie wykluczali słuszność swoich stanowisk. To pokazuje, jak nawet najwyżsi wiedzą tylko część i się mylą. Poza tym, no także najbardziej inteligentni mogą grzeszyć i potem racjonalizować swój grzech. Także najbardziej inteligentni wykształceni mogą brać łapówki, mogą być przekupni. No przecież wiemy, jak często naukowcy robią badania dla koncernów, jakieś badają ich produkty. Jeżeli są dobrze opłacani, to wiadomo, jaki będzie wynik tych badań, prawda? Że dadzą najlepsze świadectwa dla tych produktów, że to tak to funkcjonuje, czy lekarz tak to funkcjonuje. Poza tym też najlepsi, najbardziej inteligentni ulegają swoim rządzom, też chęci kariery, pieniędzy, są przekupni. Jest coś takiego jak prostytucja umysłowa, także profesorów. Jest też strach profesorów. Przecież w strojach totalitarnych no wystarczyło ludzi troszkę postraszyć, żeby od razu współdziałali. Przecież w hitlerowskich Niemczech, czy w Związku Radzieckim, czy także u nas w Polsce, no wystarczyło ludzi trochę postraszyć, żeby prawie wszyscy dziennikarze pisali kłamstwa, żeby służyli systemowi. Też, żeby prawie wszyscy uczeni no, podporządkowywali się. No, jeżeli ludzie czują się zagrożeni, no niewielu jest bohaterów, herosów. Jeżeli ludzie czują się zagrożeni, no mogą przykładać rękę i łatwo przykładają do rzeczy strasznych. Jeżeli widzą, że ktoś ma nad nimi władzę, że może ich wyrzucić z pracy, nawet nie musi wsadzać do więzienia, ale może ich wyrzucić z pracy, zablokować awans. Niestety bardzo wielu ludzi, zwykle nawet większość, podporządkowuje się bardzo złym rzeczom i wtedy właśnie zdecydowane mniejszości mogą pisać historię. Właśnie mniejszości piszą historię. Grupa wokół Hitlera, grupa wokół Lenina to była znikoma mniejszość w społeczeństwie, ale była zdecydowana, kiedy osiągnęli media, osiągnęli ośrodki władzy, potem steroryzowali całe społeczeństwo. Więc, a przecież wyznawali ideologie, które są absurdalne i zbrodnicze. Jednak tymi ideologiami się kierowali. To jest możliwe. A teraz rzeczywiście w związku z gender widzimy, że no, genderyzm jest zdecydowanie popierany przez Organizację Narodów Zjednoczonych, przez Unię Europejską. Bo tam siedzą, tam właśnie to jest rewolucja odgórna. To jest marsz przez instytucje, jak zalecał Gramsci, marksista włoski. Opanowujcie instytucje i narzucajcie ludziom z góry niedemokratycznie, bo to jest właśnie droga niedemokratyczna. Zauważmy, że genderyści boją się demokracji, dlatego oni nie chcą informacji o tym, czym jest genderyzm, co oni robią, bo oni chcą działać w ukryciu. Widać to też z lekceważeniem demokracji, bo wiedzą, że na drodze demokratycznej by przegrali. Tak jak na przykład przegrali teraz w Chorwacji referendum. A mimo to rząd to lekceważy, chociaż Chorwaci na drodze prawnej zapewnili, że do konstytucji będzie wpisany zakaz homomałżeństw, to rząd mimo wszystko chce to przeprowadzić. Widać w tym przypadku Chorwacji, jak oni bardzo gardzą demokracją. To jest mniejszość, która chce narzucić swoją wolę odgórnie. No to jest, tutaj na każdym kroku napotykamy podobieństwa do wcześniejszych totalitaryzmów. Po prostu tutaj widzimy, że tak jak Moskwa chciała nam narzucić komunizm,
niedemokratycznie, wbrew większości Polaków, prawda? Tak Unia Europejska i Światowa Organizacja Zdrowia, ONZ chcą nam narzucić genderyzm. Przemocą, groźbą, także jakby naciskiem finansowym. To jest niesamowita pogarda dla nas, bo to jest traktowanie nas jak podludzi, jak kolonii, o której oni mogą decydować, mogą deptać to, co my uważamy za najświętsze, bo genderyzm, no jako, można powiedzieć, zorganizowana rozpusta, bo to jest narzucanie młodzieży życia w sposób no, skrajnie rozpustny. Tak jak żyją ci twórcy, ci propagatorzy, jest zupełnie sprzeczne z naszymi przekonaniami, z naszą wiarą. To jest coś takiego, jakby Izraelitom narzucać islam. To jest niesamowita pogarda i przed tym musimy się bronić. Widać, też tutaj to jest podobieństwo do komunizmu. No właśnie, tak jak komuniści bezwzględnie, jak tylko dochodzili do władzy, mniejszość w Polsce narzucała komunizm przy pomocy czołgów sowieckich, tak oni chcą nam narzucać genderyzm przy pomocy szantażu finansowego, nacisków prawnych. No, to jest po prostu bardzo podobna mentalność, tylko inne środki. Ale też może na zakończenie, żeby tak dodać ducha, no mówiłem, że można z tym wygrać, bo tak ogólnie po prostu, no, genderyści, podobnie jak marksiści, nienawidzą Kościoła, nienawidzą ludzi wierzących, walczą z Bogiem, ale, no, proszę Państwa, z Bogiem jeszcze nikt nie wygrał. Tak jak marksiści nie wygrali, naziści nie wygrali, tak genderyści też nie wygrają, też im się nie uda. Tylko jest kwestia kosztów. Tylko jest kwestia kosztów. Chodzi o to, żeby było jak najmniej ofiar, prawda? Że dlatego no, musimy robić wszystko, żeby przede wszystkim bronić dzieci, bronić społeczeństwo. I z taką naprawdę otuchą, przekonaniem, trzeba pamiętać, w perspektywie wiary, każde zwycięstwo zła jest tymczasowe, lokalne. Z perspektywy Boga no, to jest chwilowe. Lepiej być nawet z Bogiem przeciwko całemu światu, niż z całym światem przeciwko Bogu. Więc genderyzm przeminie jak marksizm, jak komunizm, tylko byle szybciej przeminął i trzeba mu w tym pomóc. I musimy się zmobilizować. Musimy działać właśnie na tych pięciu płaszczyznach. Musimy, no, można powiedzieć tak, że znaczy jak radził św. Ignacy Loyola, że nie możemy wyręczać się Bogiem, że musimy działać, jakby wszystko zależało od nas. Trochę tak, jakby Boga nie było, ale mamy oczekiwać, jakby wszystko zależało od Boga. No i w takiej nadziei, jak Święta Teresa Wielka mówiła, że Bóg i ja razem to wiemy wszystko. Bóg i ja razem to możemy wszystko. No właśnie, to prawda, no jeżeli jesteśmy po stronie Boga, no to no któż przeciwko nam? To damy sobie radę. Właśnie. Dziękuję serdecznie księdzu za rozmowę. Dziękuję bardzo.